Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, mamy 684 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem w całym kraju, ale dobra wiadomość jest taka, że z powodu COVID-19 i z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami nie zmarła żadna osoba. O tym już za chwilę z moim i Państwa gościem. A witam pana profesora Włodzimierza Guta, wirusologa. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. No właśnie, mamy z dzisiejszego dnia dane 684 nowe przypadki, no ale na szczęście nikt nie zmarł ani bezpośrednio z powodu COVID-u, ani z powodu współistnienia COVID-u z innymi chorobami. Czy to jest efekt szczepień? Bo już prawie ponad 19 milionów Polaków otrzymało pełne dwie dawki. Tu są dwa efekty. Pierwszy efekt to jest przesunięcia na grupy młodsze zachorowań. To wynika z samego schematu szczepień, które przyjęto. W związku z czym zgonów jest trochę mniej. Drugi efekt to jest, że dzisiaj jest poniedziałek, czyli są dane niedzielne. Jutro się pogorszy. Jutro się pogorszy, ale jaki wpływ ma to szczepienie, ta gigantyczna operacja na nasze zdrowie, tak? Czy można powiedzieć, że wyraźnie jest lepiej? Jest o tyle lepiej, że 90 parę procent osób znajdujących się w szpitalach, czyli to są osoby niezaszczepione. Wskazuje to na konieczność szczepienia. Bo samo szczepienie przed zakażeniem nie ochroni. Przed zakażeniem to może nas maseczka ochronić. Przygotowuje po prostu organizm na przebieg choroby. Oznacza to mniej więcej, że po kontakcie z wirusem organizm wie, jak z nim walczyć, w związku z tym choruje albo łagodnie, albo nawet wcale. Oczywiście nie w 100%, umówmy się. Skuteczność szczepionek na poziomie 90 kilku procent, a to wynika z liczb, jest i tak wysoką skutecznością. Panie profesorze, bo no to prawie 20 milionów Polaków, które przyjęło obie dawki, no jednak jest spora część ludzi no, ma różnego rodzaju wątpliwości, czy no, przecież to szczepienie trwa na całym świecie, mamy już twarde dane. Jaka jest ilość powikłań, jaka jest ilość takich incydentów, których ewentualnie można byłoby się obawiać? No jest to niewielki odsetek w granicach poniżej procenta. W Polsce jest to w tej chwili chyba około 10-15 tysięcy różnych komplikacji, bo za NOPy uważa się zdarzenia medyczne występujące po szczepieniu w określonym czasie. Jeżeli kogoś boli ręka po szczepieniu, to jest także traktowany jako NOP. Rozumiem. To jest różna intensywność tych zdarzeń, niepożądanych zdarzeń medycznych, a takich no, ciężkich jakichś przypadków, nie wiem jak to sformułować, to pytanie pod względem medycznym. Zagrażających życiu może tak. Zagrażających życiu niewiele. Zaobserwowano na przykład pewne problemy związane z tak zwaną zakrzepicą, to występuje, ale przede wszystkim to występuje u głównie kobiet w wieku 18-50 korzystających z tej hormonalnej antykoncepcji. I to w zasadzie tak antykoncepcja może być powodem tej zakrzepicy. Jest jedną z przyczyn zakrzepicy, więc bardzo trudno jest czasami rozróżnić, co z czego pochodzi. No cóż, antyszczepionkowcy używają lepszego określenia, zmarł po szczepieniu.
to wyklucza, właściwie nie wyklucza, że na skutek szczepienia, ale mógł umrzeć na przykład w wypadku samochodowym też po szczepieniu. Panie profesorze, bo jeszcze jest jednego rodzaju wątpliwość jest zgłaszana, bo rzekomo nie zbadano wpływu takiego długofalowego tych szczepionek. Co będzie za 10 lat? No bo rzeczywiście chyba tego nie zbadano. No nikt nie jest w stanie powiedzieć, co będzie za 10 lat. Zawsze, kiedy zaczynamy jakiekolwiek działanie, można postawić zarzut, co będzie za 10 lat, a może za 20. Złośliwie pokpiwam, że wszyscy, którzy chorowali na hiszpankę, to zmarli. No, bo była w 1918 roku. Więc na tej zasadzie można kwestionować zawsze i wszystko. Panie profesorze, mówi się teraz o trzeciej dawce. Sam już się zapisałem na przyjęcie tej trzeciej dawki. Po co jest w zasadzie ta trzecia dawka? Bo najpierw miała ona obejmować osoby o obniżonej odporności z różnych medycznych przyczyn. Teraz można się było zapisać już na takie dodatkowe szczepienie. Wszyscy pozostali uczestnicy szczepień. Po co jest ta trzecia dawka? Trzecia dawka jest po prostu elementem wzmacniającym to przygotowanie do kontaktu z wirusem. Ponieważ widać wyraźnie, że się nie wyszczepimy w tym zakresie, żeby zaszczepić 32 miliony obywateli, to kontakt z wirusem będzie prawie pewny dla wszystkich. Oczywiście trzecia dawka największy sens ma dla osób, które mają osłabioną odporność, głównie z powodów medycznych lub wiekowych. W innym przypadku no jest to po prostu pewien element wzmacniający, ale sam nie jestem wielbicielem. Wolałbym, żeby się zaszczepiło 32 miliony niż doszczepiać trzecią dawką, żeby zabezpieczyć tych, którzy już są w większości zabezpieczeni. Panie profesorze, a co z dziećmi? Bo dzieci od 12 roku życia mogą przyjmować szczepionki. Co z tymi młodszymi? Bo też wiadomo skądinąd, że jeżeli nawet nie chorują, no to no wiemy, że po prostu dzieci z przedszkoli, ze szkół przynoszą różne choroby. To tak to z dziećmi jest. Z reguły badania przeprowadza się na populacji ludzi, którzy o tym decydują, czyli ludzi dorosłych. Później schodzi się na populacje młodsze, ale najtrudniejszą grupą do badania są dzieci, bo są najostrzejsze wymagania w trakcie badania. W związku z czym są prowadzone badania, już kilka firm otrzymało, bo od 12 roku życia było dość łatwo, w niektórych krajach to są osoby dorosłe. Poniżej wszędzie są traktowani jako dzieci, obostrzenia przy badaniu są bardzo twarde. W związku z tym badania są prowadzone, ale wolno. Panie profesorze, muszę zapytać o mutacje, bo teraz słyszymy o coraz to nowych mutacjach tego koronawirusa. Czy możliwa jest taka sytuacja, że ten wirus na tyle zmutuje, że te szczepionki, które przyjęliśmy, no, nie będą skuteczne? Wirusy mają to do siebie, że mutują, ale równocześnie ten wirus, bo ma w białku stosowanym we wszystkich szczepionkach elementy, które są dla niego niezbędne do istnienia. Są dwa takie punkty. Jedno odpowiada za rozpoznanie receptora, drugie za połączenie błony wirusa z błoną komórki. Jeśli tam doszłoby do zmiany, to wirus straci swoje właściwości. Nawet bym sobie tego życzył, bo by przestał istnieć. Jeśli z kolei one są zachowane, to i szczepienia. To jest bardzo złożona dyskusja, dlatego że tutaj wchodzi w grę również element konkurencyjności na rynku. A powiedzmy sobie uczciwie, wszystkie szczepionki zawierają element pochodzący z pierwszych szczepów izolowanych po rozpoczęciu choroby. W związku z tym, że działają, oznacza, że
ta zmiana jest mało prawdopodobna. To zapytam o maseczki, bo pan profesor wspomniał o maseczkach. Czy to nadal jest ważny element naszego wyposażenia? Bo prawdę powiedziawszy, wszyscy mają dość noszenia tych maseczek, zwłaszcza na powietrzu. No ale jak trzeba, to trzeba. Czy trzeba, panie profesorze? Pierwszym elementem jest dystans. Jeżeli nie można zachować dystansu, bo tu wchodzimy w drugą strefę, szczepienia chronią przed chorobą, przed zakażeniem chronią bariery fizyczne. To jest odległość i typowe bariery fizyczne typu maseczki. Zresztą każda struktura ma jakąś ochronę, która znajdzie się między nami a osobą zakażającą. I w tym wypadku między innymi przyczyną wzrostu aktualnego jest to, że maseczki zostały zlekceważone. Nie wiem, czy jechał pan pociągiem, mimo że jest tam obowiązek, połowa nie wkłada. Leciałem samolotem ostatnio i bardzo nas napominano, żeby wszyscy mieli maseczki na twarzy. No ale jest to bariera fizyczna. Nawet jeśli szczepionka u danej osoby nie zadziałała, jeżeli wirus nie wniknie do organizmu, to ona i tak nie zachoruje. Panie profesorze, to jeszcze zapytam o obostrzenia, bo oprócz maseczek, no to mieliśmy różnego rodzaju obostrzenia polegające na zakazie działalności określonych sektorów, tam usług, gospodarki. Pan minister zdrowia pytany o obostrzenia regionalne, bo w takim jakby logice ma to się ewentualnie odbywać, odpowiedział, że dopiero jak będziemy wiedzieli pod koniec października, jaka jest trajektoria wzrostu zakażeń, to wtedy będziemy się zastanawiać, gdzie to wprowadzać. Czy grozi nam, krótko mówiąc, powrót do tego stanu, którego wszyscy mieliśmy już tak bardzo dosyć? No więc obostrzenia w zasadzie mają jeden cel. Zredukować ruchliwość osobników społeczną, żeby nie mieli gdzie iść, nie wchodzili w bliskie kontakty. Stąd takie, a nie inne metody wprowadzania. Powinny dotyczyć tych osób, które lekceważą elementy inne, czyli szczepienia oraz działania typu przeciwepidemicznego, czyli dystans i stroje. Wtedy się wprowadza obostrzenia. Jak się nie może po prośbie, to się wymusza. A kiedy one wchodzą? Wtedy, kiedy się pojawia określone ryzyko, ponieważ wszyscy mają dosyć obostrzeń. Niektórzy wprowadzili nie zaszczepisz się, nie pójdziesz do pracy. Inni wprowadzają nie zaszczepisz się, nie pójdziesz na kawę. A tutaj jest, dopóki istnieje choroba, jeżeli osiągnie określony poziom, to będziesz miał trudności z pójściem gdzieś, wejściem, czy z prowadzeniem interesu, jeżeli jest uzależnione od kontaktów z innymi ludźmi. Panie profesorze, to jeszcze zapytam o lekarstwo na COVID, bo co i raz słyszymy o nowych specyfikach, które mogłyby być skuteczne w walce z tą chorobą, między innymi o amantadynie. Krótko mówiąc, jak nie szczepionka, bo niektórzy się boją szczepionek, no to może lekarstwo by się... Jakie są widoki na znalezienie w końcu tego lekarstwa? Nie najlepsze z bardzo prostego powodu. Wirus jest bezwzględnym pasożytem, korzysta z metabolizmu komórki. Lekarstwo, które będzie działało na wirusa, niewątpliwie będzie również działało toksycznie na komórkę. Bardzo trudno jest znaleźć związki, no ale szuka się intensywnie, z tym, że muszę od razu powiedzieć, lekarstwo podaje się choremu. Najprostsza droga nie być chorym. Ja rozumiem. To jeszcze o szczepionkę jedno pytanie, panie profesorze, bo te szczepionki, które przyjmowaliśmy, niezależnie od tej trzeciej dawki, one informowano nas, że one mają nas zabezpieczać na rok. Czy będziemy się musieli mniej więcej co rok szczepić na COVID-19? To nie jest grypa, która co roku jest inna. Jak na razie szczepionki te wywołujące się z pierwszych szczepów działają i działają skutecznie.
W związku z czym pozostaje pewna nadinterpretacja, bo umówmy się, że trwa pewien wyścig. Wyścig firm produkujących szczepionki, wyścig o wejście na rynek, już kilka firm się dość mocno obsadziło. W związku z tym, no i wejście o zyski. Nie czarujmy się. Firmy farmaceutyczne to nie instytucje dobroczynne. Najchętniej by widziały, żebyśmy przyjmowali szczepionki tak, jak się przyjmuje lekarstwa. Oczywiście jest pewien problem wynikający z tego, że dla firm farmaceutycznych lekarstwa sprzedają się zawsze, a szczepionki do momentu zwalczenia danego obiektu. W związku z tym bezpieczniej jest zabezpieczać się, że będzie trzeba. Na razie możemy powiedzieć, że osoby zaszczepione nadal zachowują odporność. Czy będą za rok? Prawdopodobnie tak. Ale to już wchodzi w zakres pewnych spekulacji, bo nikt tego nie zbadał. Dopiero za rok będziemy wiedzieli. Panie profesorze, i na koniec najtrudniejsze pytanie. Kiedy to się w końcu skończy, ta epidemia? A to już zależy od ludzi. Jeśli to będzie współpraca z wirusem ułatwiająca jego szerzenie, to nigdy. Jeśli to będzie współpraca ludzi, którzy mają narzędzia do zwalczenia tej epidemii, do ograniczenia, to może się... Jest to... Będzie to, jeżeli skończy się, to będzie to skutek pewnej solidarności ludzi ze sobą. Nie to, że mnie maseczka nie dotyczy, mnie szczepienie nie dotyczy, albo wręcz będę przeszkadzał, inni tego nie robili, bo w ten sposób nigdy nie skończymy. Ha. Dziękuję panie profesorze za tę rozmowę, za to spotkanie. Gościem programu Republika po południu był pan profesor Włodzimierz Gut, oczywiście wirusolog. Dziękuję serdecznie panie profesorze. Państwa zapraszam na serwis informacyjny, który poprowadzi redaktor Michał Trześniewski.